Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lexo, a to już 32 odcinek moich przygód z gromem Metin 2 na serwerze Tasmania. Zaczniemy odcinek od odtworzenia skrzynki na 90 level. Jak sami widzicie, troszkę się posypało, 10 zmianek z B, a więc oczywiście miksujemy łuk. No i zobaczymy, czy nam w końcu jakieś maksy siądą. To wiadomo, no podobno nie wchodzą, no to przetestujmy to jeszcze raz. Tak wiecie, no niby szkoda tych zmianek na coś takiego jak łuk lepiej średnie mieszać, ale i tak nie mam w czym tych średnich mieszać, a więc już walę w ten łuk, mówię sobie. A może 5 luda wejdzie, no bo w maksy, jak sami widzicie, chyba niemożliwe. Maksymalnie 8 inta widzę, że tutaj wbiło. Oto prawie 12. Zostały już tylko 4 zmianeczki i cały czas sam syf, no maksymalnie tam chyba 5 kryta z tych dobrych bonów jak na razie wbiło. Pozdrawiam Assistera, bo akurat napisał kiedy nagrywałem, i ostatnia zmianeczka, no i mamy to 5 luda, jej, tak oczywiście trzeba 10 wbić, ale niech będzie. Tutaj chciałem pokazać, że daję radę ubić Metina Żaru na 95 poziom, jednakże ubicie mi go zajęło, no, żeby was nie skłamać, około 40 minut, a więc no Archer z trutą plus 7 to nie jest najlepsza postać do bicia Metinów jeszcze, ale chociaż aura poleciała, a więc całkiem przyjemnie. Dodajemy bon tutaj Kuli Maxowi. Sprzedawałem za 20 kk i wkładamy piąte bony. Pierwsze spalone, drugie spalone. I teraz taka akcja źle mi się nagrała, mianowicie w tym momencie powinienem wyłączyć nagranie, ale kliknąłem coś innego i niestety się to nie nagrało. Po prostu jest, że idę po trzeci marmur, wyjmuję go z depozytu i nie jest nagrane, jak mu go dodaję, ale pragnę poinformować, że wszedł. Jak Kuli Max to oglądasz, to możesz skomentować, że nie ściemniam, przypnę ci wtedy serduszko. Udajemy się do alchemika, ponieważ wiele osób nie wie, że alchemię się odnawia, a więc stwierdziłem, że wam pokażę, w jaki sposób to się robi. Kupujemy właśnie takie cęgi u alchemika, klikamy na jakąś alchemię, dostajemy taką magiczną miksturkę, przeciągamy naszą alchemię i ona nam po prostu ją odnawia. Na godzinkę, ale zawsze. Tutaj otwieramy 71 małży i powiem wam szczerze, ja tutaj się wyciszę. No bo to 71 małży, możecie zatrzymać film i napisać w komentarzu, ile według was będzie pereł. Na grupie już to wrzucałem. O cholera, co za katastrofa. No niezła katastrofa, niezła, musicie przyznać. Tutaj dodajemy bony do stalki, no bo trzeba już jakąś małą stalkę pomału do PvP robić, no ale niestety nie weszło. Sprzedałem jeden z bonów i już nie miałem. Otwieramy rybaka. Z myślą o tym dodaniu, no kto wie, może poleci, ale jak sami widzicie, dwie pierwsze szkaty i nic ciekawego. Tutaj medal bohatera, no medal bohatera, no to już nagle mi się lampka zapala. Mamy medal, trzeba lecieć ekspić, no kamyk duchowy plus, no to jest w ogóle na ziemię, to nic warte nie jest. Dłoń krytyka, fasolka zen, no fasolka zen zawsze 2 kk. I jak sami widzicie, no kilka tych, bodzioł z B, którego nawet sprzedać nie można. Jajko małpiszona, oczywiście małpka do miksu. I tyle, no nic ciekawego z tych rybaków nam nie poleciało. Tutaj zmieniamy płeć. Było głosowanie na grupie i wybraliście, że lepiej abym zmienił na Lexo płeć niż na Buffie. A więc nie ma problemu, zmieniamy płeć na Lexo. I voila, już jest piękna kobitka, jak sami widzicie. Ale maska, która jest dla mężczyzny, cały czas została mi na głowie. Taki błąd, przypadek, taka sytuacja, heheszki. Tutaj dobijamy pomału ognistą nagie. Miałem jedną radę za smocze znaki z tej skrzynki, którą na początku otwierałem, tak że miałem 5 rad i 5 zwojów, a więc no stwierdziłem, że w końcu Lexo musi robić skilla na G1. I jak sami widzicie, tutaj już ładnie wchodzi. Jezus, ale się wystraszyłem z tym dźwiękiem. Powinienem to głupi wyciszyć. Mam nadzieję, że to jakoś podwójnie nie będzie słychać, że mikrofon nie przejął dźwięku. No dobra, nieważne. Dobijamy, jak sami widzicie, tutaj już przedostatnia wchodzi. Jeszcze stwierdziłem, że pokażę wam, ile uderzę z wilka na M10. Na M10 5196 poleciało. I teraz zobaczymy, jak pięknie wchodzi strzała na G1. Oczywiście z radami jest to procent, ale to już chyba każdy wie, więc tu nie ma w ogóle co mówić. Dlatego tak ładnie te książki wchodzą. I jak sami widzicie, naciskamy i damage
6200, a więc o ponad 1000 zwiększone. Pierwszy kamol oczywiście nagrany i niestety spalony, jeszcze czytałem dopiero 4 albo 3 kamyki i jeszcze nie jest na G2. Może dzisiaj wejdzie, tylko obecnie nagrywam to w piątek i jest przerwa techniczna. Tutaj takie po prostu kolesiowi Bodzio podbiegł i chyba nie zauważył, a ja bezczelnie wziąłem mu, ukradłem. Tak, Lexo złodziej, patrzy się co się dropi, a nie na autołowach zostaje. Postać na całą noc. Dobijamy level 91. Miałem ten medal bohatera, był akurat event 75% expa, to szkoda mi było po prostu tego nie wykorzystać. Dodatkowo poleciały mi kozaki, plus 6500 HP, a więc całkiem spoko. Kupujemy pustynną bojowniczkę, bardzo ładny kostium, jeden z najładniejszych moim zdaniem na serwerze. I tutaj taki mały fail będzie, bo nie wchodziły mi te i głupi, kurde, z przyzwyczajenia od razu zacząłem kupować miksy, ale tam dużo ich nie kupiłem, taki po prostu mały miks błąd. Dużo tych dodań, powiem wam, że dodania strasznie słabo mi wchodziły, a więc wszystkich wam nie nagrałem tych prób, no bo to po prostu byłoby bez sensu, ale tak troszkę, żebyście sobie pooglądali, jak to mniej więcej wchodziło, to no i znowu, kurde, przyciąga mnie ta, to jak najbardziej wam zostawię. No wiecie, nie? To nie jest takie ciekawe jak ebonów, ale jak widzę, co na mojej grupie ludzie udostępniają, swoją drogą za Ogalexo, zapraszam, link w opisie. I jak tam za pierwszym dodaniem wskakują im 3 bony, potem mieszają 15 błyski, 15 strzał, jeszcze 2 KHP powiedzmy, to po prostu no, nie wierzę, że ja mogę mieć aż takiego pecha, wiecie? O, widzicie, no nie chcę siąść, za cholera, więc to już pomału chyba zrobię cięcie i tyle, no bo to sensu nie ma, no nudne by to było, gdybym cały czas pokazywał wam, jak to mi wchodzi. Próbuję wbić. O, tutaj już po cięciu i jeb, nagle za pierwszy raz. No i teraz mieszanie. W zasadzie wam powiem, nie wiem co chciałem do tego kostiumu wbić. Tak po prostu był, no to kupiłem. Ale no, błyski się przydadzą, teraz będzie event wielkanocny, to kupimy nową czapeczkę, 20 grota się tam wbije i chyba pomału będziemy lecieć robić 95 poziom. A potem niech sobie Lexo stoi i będzie trzeba po prostu zarabiać yangi, no bo wiadomo, rubin i szczeniak jest potrzebny. A co do szczeniaka, to jeszcze zaraz w materiale będzie próba zdobycia szczeniaka oczywiście. Czy się uda, no to oczywiście nie będę spoilerował. 1505 dp, no szkoda, że dp, a nie do peżeta, do HP, czy jak tam to powiedzieć, to może bym nawet zostawił, no. Nie wiem, podoba wam się takie mieszanie kostiumu, czy wam to wyrzucać? Dajcie mi znać, bo mało ostatnio tych komentarzy piszecie, zawsze było Lexo, a to trochę nudne jest, weź tego nie dawaj, przyspieszaj alchemię i tak dalej, albo w ogóle usuń surową, wiecie, nie? Pomagajcie w komentarzach, piszcie, co chcielibyście zobaczyć, po prostu. Ja chętnie coś nagram, jeżeli będę miał taką możliwość. PvP na razie po prostu nie wchodzi w grę, bo jestem totalnym miksem. Uzbieraliśmy 40 sukien i lecimy do pana Trheuvlanda, żeby odebrać szarfę. No i szarfa ładnie odebrana, tylko muszę ją znaleźć. Od kiedy mam 4 strony w ekwipunku, to tak się w nim gubię, że nie mam pytań. Wiecie, ja na prywatnych serwerach nie grywam i nie jestem do tego przyzwyczajony. Ale no jak sami widzicie tutaj, dodajemy próba na 5 i oczywiście niepowodzenie. No te szarfy to jest koszmar, to jest jakiś koszmar. I zabawa ze szczeniakami, pierwszy szczeniak, czyszczenie. Tutaj wpadł mi na pierwszą stronę i byłem w szoku, ale już tam jedno czyszczenie miałem. A więc dlatego mi wpadł na pierwszą stronę, bo specjalnie całe miejsce tam zawaliłem. Medal smoka, no czyli także gówno. Mieliśmy ile tutaj? 400 kk na początku. 3 przepustki, no to po prostu raj, zawsze o tym marzyłem. Błogosławieństwo życia, no seteczki, no to przecież nie będę gardził seteczkami. Książka lidera, no jak najbardziej spoko, gdyby chociaż szkło handlu z tego leciało albo coś. Ale nie, no naprawdę, najgorsze syfy jakie dało się wydropić, no to właśnie ja wydropiłem. Znowu setki, jak sami widzicie, i podręcznik kowala, no szkoda, że nie jest to ten zdatny do handlu, ale podręcznik kowala akurat spoko. No widzę, że yangi już nam się pomału tutaj kończą, ale no lecimy do końca. Oczywiście te wony już sobie zostały, bo na rubin zbieram. I to po prostu był błąd, a zwłaszcza, że teraz na pewno dodadzą jakiegoś peta w item shopie, który będzie dawał jakieś potem bonusy do szczeniaka, więc po prostu go najwyżej kupimy. No bo ja do szczeniaków, tak jak zawsze miałem, tak nadal mam pecha. Niestety, tak się zdarzyło, yangi się już skończyły. I na koniec alchemia. Jak sami widzicie, jest tutaj 27, 38 plus 18 kor drakonisów, 56, jeżeli na szybko liczę, jak się pomyliłem, to przepraszam. Po prostu je otwieramy i no tyle mogę powiedzieć. No, możecie pisać, jak myślicie, czy uda się w końcu jakąś fajną alchemię wbić.
Bo rubinki, no to powiem wam, już nie pamiętam, jak wygląda antyczny rubin. Jak sami widzicie, najwięcej poleciało granatu, a no, że granatu to fajnie, bo ten antyczny tutaj był już przygotowany, to mówię, a będzie próba na legendę, ale czy będzie, no to oczywiście zaraz zobaczycie. I szybkie cięcie i od razu przerabiamy na rzadkie. Tutaj się udało i znowu się udało. A więc ładnie, ładnie, tutaj rubinek udało się. I także się udało, no jak na razie świetnie ta alchemia nam wchodzi. Jadeicik także się udał i znowu się udał, po prostu w szoku byłem, jak to widziałem. Ale tutaj w końcu coś spaliło, bo no już za pięknie było, musiało spalić. I granat spaliło, no to już wiemy, że próby na antyka niestety nie będzie. Onyx wbił, spaliło i znowu wbił, a więc całkiem spoko powchodziło. I teraz próba na antyka, zaczynamy od diamenciku, wbił za pierwszym razem, jej. Radość po prostu wielka. Nie wiem, czy alchemię sprzedawać, czy zostawić i próbować na legendy wbijać przy następnym openingu. Jadejcik oczywiście spaliło. Szafir wbił. W zasadzie no to ja już tutaj nie będę gadał, że wbiło czy nie, sami to widzicie. Ja będę się już żegnał, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na Facebooka, załoga Lexo, link w opisie. I tyle. Cześć!